Bierzemy na tapetę tekst, który oczywiście bardzo dobrze znamy i bardzo lubimy. Uwaga. Ta-dam. Tak. Czyli trochę dałem więcej wersetów, ale chodzi mi oczywiście o to, co jest na niebiesko. O sformułowanie, które pada po kilku wersetach, których Paweł pokazuje, jak to było ze ścieżką, którą Bóg realizuje w swoim planie i jak wskazuje, przez kogo, przez jaką linię genealogiczną będzie ten jego plan przechodził. No i tam jest wcześniej powiedziane, że Jakuba umiłowałem, a Ezabel wzgardziłem, a potem pojawia się takie pytanie. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Tak? Pytanie do was jest takie. Waszym zdaniem, jakie jest znaczenie, w sensie, jaki jest sens tego, co usłyszał Mojżesz od Boga? Oczywiście używacie tego, więc po prostu mówcie szybciutko, bo teraz musimy już bardzo, mamy po prostu 5 minut na ten cały fragment, także 3-2 razy, no. No. Jaki... No to od Boga zależy, nad kim się zmieniuje, no. Literalnie tak. Czytać to znaczy. No dobrze, okej. Czy to znaczy tylko to, co znaczy, czy też uważacie, że to wyraża jakby jeszcze coś chce Bóg przez to sformułowanie powiedzieć? Czy mówi tylko to, że... Czy można się też doszukać, że Bóg coś już tam zaplanował, prawda? I też to zapowiadał. Jest niezawisły w tym, co nad kim się dzieje. Ale nie patrzy na w ogóle na nic. Aha. Boży wybór, a działania człowieka są nieistotne. Rozumiem. A czy jest w tym również jakby takie ukryte to, że posługuje, że jest to tylko połowa jakby prawdy? No to tylko lituje się nad kim się zlituje, a nad kim się nie zlituje, to się nie zlituje. Czy tak, czy nie? Z tego nie wynika nic. Znaczy w kontekście dalej, a zatem nie zależy to od woli człowieka, bo... No nie wiem jeszcze, czym Bóg się... Mówicie świetnie stereo, tak, okej. Okay. No, bardzo wam to dobrze poszło, dwa głosy tutaj, stereo akurat mamy, mikrofony. Ale rzeczywiście zwróćcie uwagę, że Krzysiu tutaj wyciągnął jakby werset 13. Jakuba umiłowałem, a Ezabel zgardziłem, zmiłuje się nad kim się zmiłuje i można by sobie po prostu próbować dopowiedzieć. A nie zmiłuje się nad kim się nie zmiłuje i cała historia, co nie? Pytanie jest o to oczywiście, czy na pewno ten potencjał również taki obojętny, że w tym sformułowaniu jest właśnie powiedziane, robię to co chcę i nikomu nic do tego. Pytanie, czy tak to można by, mówiąc krótko, że Bóg mówi, robię to co uważam i nikomu nic do tego. Czy poszlibyście tak daleko jakby w próbie rozczytania jakby sensu tego, jak się tutaj jakby odgrywa w tym... W jakim sensie tak, ale ja myślę, że to nie... Czyli jest nie i tak, dobrze, bo... W jakim sensie tak, tylko nie tak konfrontacyjnie, jakby to przedstawię. No ja upraszam i jakby próbuję to jakby, wiesz, żeby to zamknąć jakimś krótkim sformułowaniem, tak, bo to... Paweł wyraźnie mówi, że Bóg jest sprawiedliwy, więc jest jakieś prawo, choćby przez niebo ustanowione, ale jednak zamknięte to jest w jakieś prawo. No, tylko zwróć uwagę, że teraz jest znowu pytanie, czy to niesprawiedliwie jest mowa o sprawiedliwości jakiej? I to jest właśnie ten pogniz. No i teraz, no, okej, okay, jak idziemy pod tradycyjnie i mówimy, czy jest niesprawiedliwy, no to szczerze mówiąc, no, przykład z Ezawem i z tym, że wybrałem tego, a tamtego nie, chociaż nikt nic nie zrobił, no to rzeczywiście, no, sprawiedliwość jak jasny gwint, co nie? Ale od razu widzicie, do tekstu startujemy jakby z naszymi oczekiwaniami współczesnymi, tak? A co to za sprawiedliwość? Tak? No i jest pytanie, czy na pewno rozumiemy to, co tu jest grane, tak? W ogóle nie zajmujemy się generalnie kierunkiem tego całego tekstu, my tylko tak zająć się tylko tym cytatem, tak? Więc chciałbym po prostu szybciutko, żebyśmy przyjrzeli się, w jakim kontekście do niego dochodzi.
Ja mam wrażenie, że po prostu spotkałem to i w komentarzach, jakby w odbiorze, dlatego jakby tak troszeczkę ciągnąłem was w tym kierunku, że de facto jest to sformułowanie zwięzłe, oczywiście po jednej stronie tej pozytywnej, odnośnie zmiłowania, ale że jest to właściwie wyrażenie, że Bóg robi co uważa i w tym kontekście właściwie jest tylko zwięzłem jakby taką połówką, ale tego, że po prostu wybieram tak lub siak i to jest moja rzecz i to jest moja sprawiedliwość, co nie? Bóg mówi, co jest sprawiedliwością, żebyśmy sobie nie utrudniali życia, próbując Boga, czy jest sprawiedliwy, czy nie, to Bóg nam mówi, to co ja robię, to jest sprawiedliwe. I ty w tym szukaj sprawiedliwości w moim postępowaniu. Tak, ale musimy uważać, że jednak Bóg daje nam słowo. Jak na tyle rozbroimy znaczenia słów i zaczniemy je dekomponować do absurdalności, to nagle po prostu słowa stracą znaczenie w ogóle, tak? Nagle po prostu przestaniemy się komunikować. Kiedy Jezus mówi, że po prostu kochaj bliźniego, to co to znaczy? No to mogę teraz być sprawiedliwy i miłować go w ten sposób właśnie. Tak? Chodzi mi o to, że po prostu jak gdzieś nam się rozsypią znaczenia słów, to po prostu się rozjedziemy kompletnie i będziemy mówić coś, ale to w ogóle przestanie się w ogóle jakkolwiek kleić, być jakikolwiek sens. Mhm. Ale sprawiedliwość względem Boga od samego początku jest taka, że wszyscy powinni zginąć. Oj. Pytanie, co autor ma na myśli. Wybaczcie, że tak to mówię. To jest straszne. Ja wiem, że to jest straszne, ale kiedy cytujemy ten fragment, po prostu to jest pytanie, ale co autor ma na myśli w tym momencie, w tym wersecie, kiedy jest mowa o śmierci? Tak? Jest pytanie, o czym... I to jest straszne. My nie chcemy tak mówić. Nie cierpimy tego pytania, co autor miał na myśli. Ja to rozumiem. Ja go też nie cierpiałem. Naprawdę. Ale po paru latach jakby siedzenia z tekstem muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważne pytanie, bo właśnie jak nie rozumiemy pewnych jakby konwencji wypowiedzi i pewnych jakby też pewnej jakby sposobu opisywania rzeczywistości w danej tradycji, to dla nas śmierć może znaczyć tylko i wyłącznie śmierć, że po prostu ktoś nic już nie może ze sobą zrobić, albo śmierć fizyczna, a czasami jednak bardzo mocno w sferze biblijnej po prostu mówimy o tym, że ktoś jest albo w żywej relacji z Bogiem, albo ta relacja jest po prostu zerwana w jakiś sposób, tak? I w tym momencie mówimy teraz o śmierci. No i trzeba powiedzieć po prostu, w którym kierunku to sformułowanie idzie bardziej, tak? I o to chodzi. Czy w tym momencie jakby jest bardziej, Bóg się żali nad tym, że po prostu ludzie żyją, ale są martwi, bo ich życie jest po prostu takie właśnie, że są ściągani w dół przez ich grzech, czy też po prostu są w sferze życia. Dobra, okej. Okay. Chciałbym wam dać znać, w jakim miejscu to sformułowanie się pojawia. Więc chodzi o to, że to jest dość sporo rozdziałów, oczywiście nie będziemy ich czytać, ale ja sobie prześledziłem aż od 24 drugiej księgi mojżeszowej, tak, wyjścia, a to sformułowanie pojawia się aż w 33. Czyli trzeba powiedzieć, że kawałek drogi. Ale dlaczego to robiłem? Robiłem to po to, aby przyjrzeć się, jakie zawodzą relacje między Bogiem i Izraelem. Tak? Wiemy, że w tym momencie już mówimy o Izraelu, który jest wybawiony z Egiptu i już całą pulę dobrych, wspaniałych rzeczy doświadczył i oglądał. To jest jedna rzecz. No i tuż przed przymierzem, przed pójściem też potem dalej na górę przez Mojżesza, aby otrzymać tablicę z przykazaniami, widzimy, że starsi Izraela w ogóle spotykają się pod Chorebem z Bogiem. Tak? To jest bardzo niesamowita w ogóle scena. Potem Mojżesz odbiera tablicę, przykazania, instrukcje przekazane i przekazuje, bierze tablicę i ma iść na tą górę i przekazuje nadzór nad ludem, Aaronowi i Hurowi, tak? Kiedy jest na górze, z jednej strony mamy opis wspaniałych rzeczy, ale kiedy się to już tam toczy, nagle się okazuje, że po prostu lud, że tak powiem, popadł w bałwochwalstwo, tak? I zaraz w tym miejscu Mojżesz się wstawia na niego. Bóg mu to mówi tam na górze i on zaraz tam jeszcze nie zszedł, a już się wstawia, aby się zlitował Bóg nad Izraelem. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Tak? Czyli zwróćcie uwagę,
jest zło, zło absurdalne w stosunku do kontekstu tego wszystkiego, co się wydarzyło wcześniej Izraelowi między Izraelem a Bogiem. To jest nie do pomyślenia, co im wpadło do łba. Interweniuje Mojżesz, Bóg odpowiada pozytywnie na tą prośbę. Okej, Mojżesz schodzi, no rękami lewitów, mówiąc krótko, sam sprząta bajzel. I ponownie wstawia się za ludem. I pojawia się wprawdzie zapowiedź kary, ale ta kara ma kontekst, tak? Lud coś wykonał. Tak? Kara nie jest arbitralna, bo mówię, jeszcze nikomu dzisiaj, no rano wstaję i nikomu dzisiaj nie walnąłem w łeb. No. No, nie, zwróćcie uwagę, że po prostu ta arbitralność, którą gdzieś wrzucamy w ten tekst z Rzymian, bo to jest właśnie to, o co toczymy bój. Tam mówimy, że dziewiąty rozdział to jest jakby obraz Bożej suwerenności. Bóg chce tak, tak zrobi, a nie tak. To... Tutaj nie widzimy takich rzeczy, przynajmniej jakby zwłaszcza w tym negatywnym aspekcie, tak? Zachodzą rzeczy złe, ale potem jakby właściwie się to jeszcze jakby próbuje się ratować, tak? Miłosierdzie cały czas gdzieś tutaj Boże po prostu cały czas czuwa, aby nie wybuchnąć sądem, dobrze? I podtrzymanie obietnicy nadania ziemi i odmowa. Czyli z jednej strony Bóg mówi, okej, zbłądzili, ale ja się nie wycofuję ze swoich obietnic. Idę z wami dalej, tak? Dalej to trzyma. Potem widzimy scenę, kiedy Mojżesz spotyka się w takim namieciku na boku jakby obozu i znowu jest podkreślenie, że Bóg cały czas się z nim spotyka i przez niego przemawia do Izraela i po prostu i to Mojżesz jest tym po prostu oświecony cały, tak? Liśnieje po tych wszystkich spotkaniach, więc ta obecność Boga cały czas pośród tego ludu jest odczuwalna. W końcu stawia się za ludem kolejny raz i prosi o obecność i prowadzenie i napotyka to na łaskową odpowiedź Boga, tak? Czyli jakby to, co się wydarzyło, chociaż jest koszmarem, właściwie nie do pojęcia, właściwie zaczyna się tutaj układać znowu jakoś pozytywnie. To są krótkie jakby chwile jakby po sobie. I w końcu Mojżesz składa prośbę, prosi Boga o to, aby ukazał mu swoje oblicze, ukazał mu swoją chwałę. I w odpowiedzi mówi... I odpowiedział mu Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Jahwe, tak, przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Nadto powiedział, nie możesz oglądać mojego oblicza, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skale, a gdy przychodzić będę, chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją i ujrzysz mnie, z tyłu oblicza mojego oglądać nie można, tak? Zwróćcie uwagę, jaka ilość ochrony i łaski dla Mojżesza w sytuacji, kiedy on właśnie prosi o to, że czy mógłbym Cię zobaczyć, tak? Mówi, no nie chciałbym Cię na razie, na śmierć na razie, bo mam jeszcze wobec Ciebie pewne plany tutaj, więc ja Cię po prostu pokażę Ci ile mogę, ale resztę zostawiamy na kiedyś. I w tym kontekście pojawia się to. Tak? Nie ma nic o takich jakby... cienia jakby takiego po prostu będę rozdzielał to tak. On prosi, tak? I Bóg właściwie potwierdza, że chce się nad tobą zmiłować. Chce się nad wami zmiłować de facto w pewnym sensie, tak? Bo to jakby oczywiście wchodzi jakby w tą interakcję z Izraelem. I po tej scenie znowu mamy. Bóg spełnia prośbę Mojżesza, objawia mu swoje imię i odnawia przymierze, tak? Czyli kontekst, w jakim się pojawia to sformułowanie, nie ma... cienia jakby negatywnego i arbitralnego takiego działania Boga, które by po prostu sugerowało, że komuś odmawia czegoś. Czyli to, co jest w tym wersetach wcześniejszych Rzymian, Ezaw, Jakub, tak? Tego umiłowałem, a tym wzgardziłem. Kiedy pojawia się zarzut, czy Bóg jest niesprawiedliwy. Paweł mówi, a gdzieżby? Jak może być niesprawiedliwy? To jest znowu pytanie. W jakim sensie pojawia się niesprawiedliwy? W jakim sensie? I przywołuje ten tekst, kiedy widzimy, że Bóg pojawia się jako miłosierny na tym, który odpowiada temu, który po prostu go szuka. Tak? Więc
nie zamierzam rozwikływać w tym momencie całego tego fragmentu, bo nawet nie jest całością ten fragment, który jakby z Rzymian, który jakby, z którego żeśmy wystartowali. Ale chciałbym wam po prostu dać znać, że jeżeli przypadkiem w waszych głowach gdzieś za tym sformułowaniem zlituje się nad kim się zlituje i zmiłuje się nad kim się zmiłuje, był jakiś cień tej arbitralności pozytywno-negatywnej, to w tym oryginalnym jego miejscu wystąpienia no takich rzeczy nie odnajdziemy. Nie ma tej takiej negatywnej, takiej po prostu jakby suchej, powiedziałbym, zrobię tak i już, tak? Widzimy tą bardzo intymną więź i troskę i chęć jakby pozostania w dobrej, najlepszej możliwej relacji z tym kimś, kto prosi. Dobrze, tu mamy jakieś, za wcześnie zrobiłem przerwę. Bierzemy się za drugi fragment. Ma jakieś pytanie? Znaczy, ja tylko mam tak uwagę, bo tak mi się wydaje, że tu Pan w tym miejscu chce pokazać, że na przykład Mojżeszowi, czy w tym fragmencie wcześniej, który był, że ma władzę. Człowieka po prostu zgnieźli, nie? Ale dał obietnicę, któremu powiedział, że ukochał człowieka i nie chce dla niego źle. Tylko... I tak samo jak w przypadku Mojżesza... Ale teraz mówisz o tym fragmencie z drugiej Mojżeszowej? Tak, z drugiej Mojżeszowej. Jakby Mojżesz prosił go o coś, co tak naprawdę doprowadziłoby go do śmierci, no nie? Kontakt bezpośredni z Bogiem. Ale zwróć uwagę, że to jest kwestia raczej nieświadomości Mojżesza. No tak, nieświadomości. Nie. To nie jest kwestia, że po prostu on mówi, ale zaraz mi się pokażesz, to zrobię taki grzech, że zobaczymy, co zrobisz. Nie, to nie idzie, no po tak, tej to, linii. Że jakby Pan Bóg mówi, że ma władzę cię tu w tym miejscu zniszczyć, no nie? Ale po prostu ochronię cię. Tak samo później tam... No, przyznaję, że po prostu nie dopatruję się jakby tej idei, nie że... może człowiek oglądać i pozostać przy życiu. To ja, ja to rozumiem, ale to jest jakby oznajmienie, jakby pouczenie kogoś o jego jakby sytuacji, kiedy on jakby pewnej rzeczy nie rozumie, tak? W związku z tym dostaje jakby instrukcję taką, która ma go chronić. Natomiast przyznaję, że nie dopatruje się, no ale rozumiem, że po prostu, że takie jest jakby twoje jakby wyczucie, że po prostu tutaj Bóg mówi, mam władzę cię zabić, ale dam ci szansę życia, dam ci szansę przeżycia tego spotkania. Zrobię coś, że z tym kontakcie ze mną nie zginiesz. Nie, bo, ale to jest, zwróć uwagę, że te same rzeczy mogą być jakby właśnie z innym zabarwieniem, tak? Albo może eksponować tak, że po prostu to będzie eksponować bardziej miłosierdzie, albo właśnie tą władzę, która po prostu mówi, mogę to zrobić, ale tego nie zrobię, tak? To są niuanse, ale po prostu mam wrażenie, że gdzieś w tych podejściach jest taka różnica. Okej. Okay. Drugi fragment. Wybaczcie, muszę pędzić. Nie mój ludu... Wiecie co? Z tym nie moim ludem... szybciutko to zrobię. Czy nie zrobię? Dobrze. Jednak zrobimy, żebyśmy się mieli poczucie tego, jak to wygląda. Chodzi o coś takiego. W wersecie 25-26 nagle Paweł przywołuje tekst z Ozeasza, tak? Nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. No i znowu powinienem zadać to samo pytanie, o kim Paweł tutaj mówi, tak? Wcześniej był pewien obraz o garncarzu, o tym jak jednych przysposabia jako naczynia do rzeczy zaszczytnych, innych do rzeczy pospolitych. Okej. I teraz jakby tutaj jest coś takiego, że niby to się łączy z tym wcześniejszym, tak? No ale jak czytamy ten fragment, to wasze wrażenie jest, że Paweł mówi o kim? O właśnie, znowu. Żydach, poganach. Nie no, pierwsze wrażenie jest takie, że Paweł mówi twierdzenie w 24 wierszu, że takimi nam jesteśmy i my, których powołanie tylko Żydów, ale i Boga. I uzasadnia to tekstami z Ozeasza. Ozeasz to potwierdza. Dokładnie. I że Ozeasz to potwierdza, nie? No i może by i tak było, może by i tak było, tak? Proszę? Jak się całość przeczyta, to to jest jasne, co nie? No i teraz tylko jeden problem to, że trzeba zajrzeć do Ozeasza, tak? No i do Ozeasza okazuje się, że sytuacja jest taka, że cytaty pochodzą mniej więcej z 2.1, 2.25.
Już wam je tutaj przypomnę. Tak? I będzie tak, że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło synami Boga żywego jesteście, tak? A potem 2:25 i zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do niej ludu, do nieludu, ty jesteś moim ludem. A on powie, Boże mój, tak? To są te dwie rzeczy. I problem tylko polega na tym, że kiedy zaczynamy czytać tą księgę, no to się troszeczkę wyjaśniają, a cóż to za kody, tak? Nie mój lud, nieumiłowana i tak dalej. No i się dowiadujemy, że idź weź sobie za żonę nierządnicę, mowa jest do proroka Ozeasza, i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj, ciekawe co to za kraj, przez nierząd stale odwraca się od Pana. Ktoś już wie, jaki to kraj? Izrael. Izrael północny, tak? Izrael północny. I daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezreelu na domu Jechu, tak, okej? I położę kres królestwu domu Izraela. I dawaj, i znowu, i nie przebaczę, i tak dalej. I rzekł Pan, daj mu na imię, nie mój lud. O, widzicie? Bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Oczywiście, bo z perspektywy tej mowy prorockiej, kolejny raz po prostu jakby zagłębia się Izrael w odstępstwie od Boga Jahwe i tak dalej. W związku z tym pojawiają się te właśnie kodowe imiona dla dzieci proroka, które potem okazuje się stopniowo zaczynają odwracać, bo gdzieś tam po drodze zaczynają być, pojawiają się jakby opisy, że jednak Bóg będzie starał się odbudować, przeciwdziałać temu zepsuciu, tak? Ale cały czas jest mowa tylko i wyłącznie o Izraelu północnym. I tam, jak przeczytacie te dwa rozdziały, to ani słychu, ani dychu żadnego poganina nie znajdziecie. I oczywiście znowu się rodzi pytanie, tak? No to jak to jest, że Paweł używa takiego tekstu, no i nam się wydaje, że mowa jest znowu o wierzących z pogan, którzy właśnie zostali nazwani ludem, skoro tym ludem wcześniej nie byli, tak? No, przeczytam wam fragment katolickiego komentarza biblijnego. Do tych właśnie takich dziwnych cytatów dość ma fajne uwagi. W tekście oryginalnym słowa odnoszą się do odnowienia przez Boga 10 pokoleń Izraela po tym, jak popełniły one cudzołóstwo, bałwochwalstwo i przestały być jego ludem. Ozeasz obiecał przywrócenie do dawnej pozycji, lecz zdaniem Pawła słowa te odnoszą się do pogan. Dlaczego? Założenia wstępne komentatora, tak? W znaczeniu, w jakim je tutaj rozumie, opisują one Boże wybranie, szczególnie zaś jego wybór tych, którzy nie byli godni stać się uprzywilejowanym ludem. I takie komentarze czasami można znaleźć. Niektórzy jakby... Właśnie. Teraz postaram się ten schemat zrobić poprawnie. Czyli tak. Zaczyna się od tego. Założenie. Tak? Rzymian dla pogano-chrześcijan. Pogano-chrześcijan. Dobrze. W takim razie Paweł, dziś Ozeasz, mówi o poganach. Tak, dobrze. W takim razie Ozeasz musi być o poganach. Tak? Czyli mamy tak. Założenie wstępne komentatora. Skoro Rzymian jest dla poganów chrześcijan, to łatwo przychodzi przeczytać ten werset tak, że Paweł Ozeasza rozumie o poganach, a skoro tak, to ostatecznie Ozeasz musi być o poganach, ten fragment. Tak? No i potem czytamy to już, ci z komentarza katolickiego przynajmniej się wytłumaczyli. Wydaje się, że oryginalny kontekst nic nie mówi o poganach, ale wydaje się, że Paweł tak to jednak rozumie. Ale w wielu komentarzy po prostu innych to już jakby zapomina o tym oryginalnym, tylko już mówi, że po prostu to jest o poganach i koniec, nie? No, na przykład Stuart Olliot w tym komentarzu do Rzymian. Obecne odrzucenie Żydów i akceptacja wierzących pogan
dokładnie zostało przepowiedziane przez Ozeasza. Dokładnie, oczywiście. Przepowiedział on, że dziedzictwo zostanie odebrane ziemskiemu Izraelowi i oddane tym, którzy w owym czasie nie byli ludem Bożym. To jest dokładnie to, co jest tam w Ozeaszu napisane w pierwszych dwóch rozdziałach. Tu ma być śmiech. Tak. I teraz problem polega na tym, że jeżeli ktoś z takim założeniem wpadnie w ten tekst, to potem już Ozeasz musi i w końcu już w ogóle jakby przestaje, jakby tracimy wrażliwość na to, co się rzeczywiście w tekście dzieje. Dobrze, uważam, że nie musimy wykonywać takich rzeczy. I teraz ważniejszy tekst. Okej. Cóż wtedy powiemy, że poganie, którzy nie zdążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary, a Izrael, który dążył do sprawiedliwości, zakonu, do sprawiedliwości, z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Podnęli się oni o kamień obrazy, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Tak? Dobrze. Czym jest obraz kamienia? Chrystusa. Jakieś inne propozycje? Świątynia. Słucham? Świątynia. Ale co świątynia? Świątynia. Aha, a teraz generujesz kolejne wersje. Okej, dobra. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, dlaczego ten kamień jest taki właśnie, że można się nawet od niego skałę zgorszenia, czyli potknięcia, tak? Zgorszenie to coś, co tam jest właśnie przeszkoda, o którą się można potknąć, tak? To nie jest jakiś kamień, który wleciał w górę i ta rozwalina. Nie o tym, ale to jest ciekawe skojarzenie. Natomiast wydaje się, że więcej mamy tutaj z Izajasza i troszeczkę być może z Piątej Mojżeszowej. Dobrze, nie macie innych skojarzeń? Ok? Ja gdzieś trafiłem jeszcze na takie coś, że tym kamieniem. Proszę? Tak, do niego dojdziemy. Właśnie przez niego przemyślimy. I teraz chodzi o coś takiego, że po pierwsze jest tak. Paweł w tym wersecie dokonuje miksu z dwóch różnych miejsc. Tak? Z Izajasza 8:16. 14, tak? I będzie świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jerozolimu. Ten cały fragment jest dość istotny. I 28, 14, 17, tutaj jest właśnie w 16. Oto ja kładę na Syjonie kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy w ten, się nie zachwieje, tak? Czy nie potknie i tak dalej, czy nie, się nie zawstydzi. I Paweł robi nam miks z tego. Tak? Miks z tego. Chcę, żebyśmy prześledzili kontekst do rozdziału 8, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe. Jeszcze jedną opcję, jaką, nie tyle opcję, jeszcze jedną jaką próbę wytłumaczenia tego kamienia, co było tym kamieniem dla Żydów, to jest na przykład to, że Chrystus umarł na krzyżu. Czyli umiera śmierć haniebna Chrystusa, Mesjasza, była czymś właśnie, co było nie do przyjęcia dla Żydów, bo dla nich po prostu Mesjasz miał po prostu być zwycięzcą, wyzwolicielem, a tymczasem no, przyjęcie Chrystusa, który miałby umrzeć w taki sposób, w ogóle no, to było czegoś, czego oni jakby nie mogło im przejść w ogóle przez myśl. Dobrze. Co się dzieje pomiędzy pierwszym a ósmym rozdziałem? Po pierwsze, pierwszym a ósmym rozdziałem w Izajaszu. No to sprawa wygląda tak, że to właściwie jest z drobnymi wyjątkami opis rozkładu totalnego. Tak? W pierwszych 27 wersetach to mamy obraz rozkładu duchowego, moralnego. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, tak? Bóg jednak zaznacza tam jeden, właśnie w tych wszystkich fragmentach dłuższych, które pokazują jakiś bardzo negatywny ogólny opis, czy zapowiedź sądu, są pojedyncze tylko wersety, które mówią, a jednak coś tam ktoś pozytywny jest i jakaś pozytywna reakcja, postawa jest zachowana przez kogoś. Ale to są dosłownie na ileś wersetów, jeden wersecik lub połowa wersetu. Ale jeżeli tego jesteśmy wrażliwi na to, to zauważymy, że to jest bardzo konsekwentnie. Więc
idea resztki już się pojawia bardzo szybko. Tak? Bóg pozostawi sobie resztkę. Potem, nie wiadomo skąd, po kompletnie czarnym opisie stanu aktualnego, pojawia się wizja przyszłego władania Jahwe i zwrotu pogan ku Bogu. No, to jest kosmiczne, to nie wiadomo skąd się wzięło po prostu. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu i tak dalej. I to jest coś najbardziej zadziwiającego, jeśli chodzi o ten cały ciąg przygotowawczy, bo potem znowu zaczyna być zapowiedź sądów nad Judą z powodu opuszczenia Jahwe na rzecz właśnie bałwochwalstwa, pychy, zepsucia, buty, buntu, obnoszenia się ze swoim złem, ucisków. Czyli mówiąc krótko, Izrael zamiast ufności Bogu zaczyna inwestować we wszystko inne, tak? Co daje mu poczucie siły, bezpieczeństwa i tak dalej. Bóg przestaje, Jahwe przestaje być dla nich punktem oparcia. W związku z tym, i potem się pojawiają tylko parę wersetów, zapowiedź dnia powrotu chwały Pana na Syjon, ale ten powrót będzie związany z tym, że Pan dokona sądu i przez ten sąd oczyści z winy swój lud. Czyli to jest takie słodko-kwaśne, tak? Bóg w odpowiedzi na to, co wyprawia lud, tak? Nie chce ich pozostawić całkowicie, ale mówiąc krótko, to będzie nie bez sądu, tak? Czyli będzie ratował sytuację, zwróćcie uwagę to, co jest Rzymiana, łaska i sąd, tak? Operowanie, żeby to jakoś ogarnąć, tak? Żeby to się nie rozwaliło wszystko. Dalej. To już jest znowu bardzo długa partia, obraz niewdzięczności ludu, który podeptał wszystkie dobrodziejstwa od Pana. Tak? Tam był ten obraz chyba o winnicy i czego nie zrobiłem, tak? co jeszcze mógłbym dalej jakby uczynić, mówi Bóg, a czego nie zrobiłem wobec Izraela. I Bóg, lud odrzucił prawo, słowa Boga, dlatego spotkał go głód, upokorzenie i niewola. Tak? No to już jakby zaczynają się konkretyzować określone rzeczy związane z sądem. Dalej. Znowu długa partia, wizja Jahwe na tronie, i przy okazji jest powołanie Izajasza. Czyli jakby ta wizja jest związana właśnie z tym, że po tym długim opisie, co robi lud i co Bóg dla niego starał się zrobić, jak go wzywać, jak go karcił, a on nie reagował, nie był w ogóle wrażliwy, w tym momencie pojawia się wezwanie i powołanie Izajasza do misji, ale wobec ludu, który właściwie już jest określony jako ten, który nie jest zdolny słuchać. Dopiero wtedy, tak? Czyli nie ma w tym właśnie, to jest właśnie, tu się pojawia ten język specyficzny dla Starego Testamentu, tak? Czyli po prostu jest, co mają uszy, ale nie słyszą, tak? Mają oczy, ale nie widzą. I w tym momencie można powiedzieć, że tutaj ten fragment się kończy tak, jakby właściwie klamka zapadła. 5.1 do 30, że po prostu już nawyprawiali tyle, że Bóg jakby wygląda na to, że już się nie wycofa z zapowiedzi sądu. Co się dzieje dalej? Potem pojawia się nagle taka wstawka, powiedziałbym bardziej niby historyczna, zagrożenie atakiem ze strony wojsk aramejskich i Izraela jako armii sprzymierzonych. I okazuje się, że Achaz i lud reaguje nie tym, że nagle po prostu idą do proroka, panie, szukaj rady, powiedz co mamy robić i tak dalej, tylko po prostu się boją, tak? Po prostu się boją, drżą i sam Bóg wysyła Izajasza do Achaza, aby ten po prostu właśnie, aby go wezwać, żeby się zwrócił do Boga, aby po prostu zaufał Bogu. I okazuje się, że guzik, tak? Nie reagują, nawet na bezpośrednie jakby wezwanie. Ani Achaz, ani lud nie zamierzają tego robić. W związku z tym, tam jest nawet jeszcze akcja taka, że po prostu Bóg mówi, no proś o znak, tak? I tym znakiem ostatecznie, znak ostatecznie po prostu decyduje sam dać Bóg. I to znak, który jakby daje Bóg, to już jest właściwie nie tyle znak na ratunek, ale jakby na potwierdzenie tego, jak bardzo zawodne są wyobrażenia ludu i króla Achaza o tym, co rzeczywiście jest groźne. I tam jest zapowiedź narodzenia się syna, dziecka, które zanim jakby osiągnie wiek dojrzały, to te kraje, które teraz były zagrożeniem, okazuje się, że zostaną kompletnie splądrowane, tak? Przez jeszcze innego najeźdźcę.
No i rzecz polega na tym, że po tej akcji następuje jakby takie kolejna zapowiedź definitywna jakby sądu i rozprawy ze swoim ludem, ponieważ zamiast zaufania do Boga lud po prostu wolał się bać i nie miał żadnych jakby chęci jakby zwrócenia się do Jahwe. W związku z tym pojawiają się kolejne zapowiedzi sądu, tym razem właśnie przez najazd rzeczywiście, ale można się domyślać, że chodzi o Asyrię. I ten najazd ogarnie całą Judę. Okej, okay. Czyli tutaj była cała lista właściwie apeli do ludu, która po prostu w ogóle zaczyna mieć głęboko w nosie Boga. Ich kult jest fałszywy, obłudny. Sam początek właśnie bardzo się skupiał na tym, jak bardzo Boga sam kult ofiary i ta cała reszta po prostu nie interesuje, skoro wnętrze tych ludzi jest zupełnie gdzie indziej ukierunkowane. I po takim ciągu pojawia się wezwanie do Izajasza, by odrzucił postawę swojego ludu, postawę braku ufności do Boga i sam trwał w wierze i poleganiu na Jahwe, tak? Tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jerozolemu. I wielu potknie się o nie i upadną i potłuką się i będą usiedleni i schwytani. Dobrze, kamień, czego jest tutaj obrazem? Boga Izraela. Tak. Zwróćcie uwagę, tu mamy jakby drobną tylko niepewność. Albo Boga Izraela, albo właściwie tą zaufania do Boga Izraela. Bo ci ludzie właśnie odrzucają zaufanie do Boga i wybierają sobie inne zastępcze obiekty. Mamy tą drobną niepewność, tak? Bo jeżeli oni nie chcą ufać Bogu Izraela, to wybierają coś innego. I to wezwanie do zaufności wydaje się być właśnie tym najważniejszym wyzwaniem dla każdego człowieka. Czy odpowiem w ten sposób, że zaufam, czy też budzi to we mnie jakiś wstręt i mówię, no, dlaczego miałbym się opierać na tym konkretnie Bogu, tak? Więc to mamy jedną drobną, ale zwróćcie uwagę, to jest bardzo w tu i teraz w kontekście Izajasza, tamtej sytuacji. Tutaj nie ma nic mowy o Chrystusie, o tym kimś przyszłym. I zwróćcie uwagę, że jeżeli Paweł używa tego, cytując to, do de facto Chrystusa, to znowu nie jest w żadnej sprzeczności z tym wszystkim, co już wam mówiłem, jak moim zdaniem Paweł Chrystusa widzi. Tak? Czyli to, co było w 9:5, dzisiaj co wam przywoływałem, nie jest problemem. To, że jest mowa o wierności Chrystusa jako Boga, nie jest problemem, tak? I to, że pojawia się to w tym tekście, w którym właśnie oni chcą raczej pracować uczynkami, a nie chcą uwierzyć. Bo jakby w takim ciągu myślowym ten cytat się pojawił. Dobrze, musimy się zwijać, moi drodzy. W związku z tym zadałem pytanie, ale jakoś tam już chcąc nie chcąc jakoś troszeczkę odpowiedziałem. Ponieważ sądzę, że też mogliście sobie sami odpowiedzieć, bo żeśmy już parę razy dzisiaj o tym mówili, co mogłoby być podstawą do tego, że Paweł w ten sposób posłużył się tymi cytatami z Izajasza. Dobrze. Pozwólcie, że w takim razie naszkicuję wam obraz całości tego tekstu, który macie przed sobą. Oczywiście to będzie makro obraz. Ale może wam, podpowiadając pewne kierunki, pozwoli przeczytać ten tekst jeszcze raz sami sobie i za miesiąc będziemy mogli sobie już jakby rozmawiać o jego różnych szczegółach. Oczywiście wszystkiego nie opowiemy, bo nie ma szans. I ja taki mądry nie jestem w każdym razie. Ale być może uda nam się zobaczyć go jako bardziej spójny. I miejmy nadzieję, że po prostu bardziej czytelny. Dobrze, więc wydaje się, że całość mamy w takiej ramie, jaką już wam pokazałem, tak? Czyli choć
jest bardzo, bardzo krytyczny wobec Izraela, co do zasady ten cały blok, to jednak musimy pamiętać, że Paweł przedstawia siebie, tak, w tej ramie jako kogoś, kto jest po stronie Izraela. To nie jest ktoś, kto się stał antysemitą, tak, bo stał się chrześcijaninem. Jemu na jego rodakach zależy, również na tych, którzy aktualnie Chrystusa nie poznali. I to, co jest na ramach, czyli te wystąpienia o Izraelu, pokazują to dobitnie i to jest dla nas ważne, aby mieć ramę, jaki mamy obraz Pawła, który ostatecznie będzie mówił to, co powie w części centralnej. I całość tego, wydawałoby się, trudnego do ogarnięcia planu Boga jest jednak ujęte w te dwie doksologie, które pokazują Chrystusa, który jest Panem nad wszystkim i Boga, który taki, a nie inny projekt przeprowadzenia zbawienia w historii miał i tak to robi. Bo oczywiście, mówiłem wam to gdzieś chyba na którymś wykładzie, że jednym z problemów, jaki mają pogano chrześcijanie i judeochrześcijanie, jest to, że usiłują interpretować całość planu Boga tylko przez swoje 5 minut, tak? Ponieważ my dzisiaj churmem wchodzimy do wiary, do Boga, to znaczy, że Izrael jest już nieważny, bo on zawiódł, tak? A Izrael mówi, a ponieważ my od wielu lat jesteśmy z Bogiem, to wy chrześcijanie z pogan, nie możecie się tak po prostu wziąć tutaj teraz pchać na pierwsze miejsce, nie? Każdy po prostu przez jakąś tam historię usiłuje dokonać interpretacji swojego miejsca i całego planu Boga. Więc tutaj Paweł mówi, Bóg ma plan i prowadzi go w sposób dla nas troszeczkę zadziwiający, ale skutecznie to robi. Dobrze, czyli taką mamy ogląd. Co się dzieje w częściach tych na pozycji B i B1? Po pierwsze jest eksponowane Boże miłosierdzie, wybór i sądy, które prowadzą do powołania ostatecznie właśnie i odkupienia Izraela i pogan. Tak? O ile tutaj mamy tematy stare, czyli jakby to, że nienaturalny Izrael, ale duchowy, a ścieżka wiary jest istotna według wyboru i według łaski, to, a nie zasługi, to są rzeczy, które już znamy. Widzimy, że w tej części pierwszej tam się bardzo miksują tematy krytyczne, ale przede wszystkim podkreślona jest wierność Boga w stosunku do Izraela i to właściwie przez te cytaty, które chociażby wyciągnąłem, widać, że ta wierność jest ponad to, co Izrael wyprawia. Tak? Chociażby to, co było przy tym cytacie z Mojżesza. Więc cytaty sugerują, że Izrael był arogancki i był zbuntowany i to właściwie od początku, ale blog, który to dopełnia, pokazuje z kolei pogano chrześcijan, którzy niebezpiecznie dryfują w tym samym kierunku, tak? I bo oni tutaj co mówią? Mówią, no tamci zostali odłamani, żebyśmy my byli wklejeni, tak? Teraz my jesteśmy górą. No i Bóg mówi, Paweł mówi, bądźcie ostrożni, którą ścieżką chcecie iść, bo idziecie ścieżką wyniosłości i pychy, tak samo jak Żydzi. Skoro Żydów Bóg nie wahał się osądzić, to i was nie zawaha się osądzić, jeżeli będziecie iść właśnie drogą arogancji i pychy, tak? I pogardy dla innych. W związku z tym, tutaj zostają jakby od nowa, ale już znowu wprost wyrażone jakby podstawowe kryteria. Wiara, trwanie w zaufaniu do Boga i tyle, tak? Nie mamy już tych elementów takich, które nas jakby niepokoją, bo po prostu tutaj Paweł pisze dużo bardziej wprost, tak jak pisał to w tej sekwencji poprzedniej, paralelnej. Dobrze. Czym jest w istocie w takim razie ten element centralny? Napisałem to teraz już bardzo jasno, abyście też sami mogli jakby potem zobaczyć, jak się to będzie, czy z takiej perspektywy czytanie będzie dla was lepsze, tak? W samym środku Paweł demaskuje fałsz pobożności większości Izraela, Żydów. Izraela w historii, Żydów teraz.
demaskuje to poprzez ukazanie, że tak jak w historii Izrael szukał różnych innych podpórek i miejsc jakby i tych rzeczy, na których chce polegać, tak i teraz to, co robią Żydzi opierający się na uczynkach prawa w kwestii usprawiedliwienia, tak samo i teraz robią to Żydzi, opierają się właśnie na usprawiedliwieniu w oparciu o uczynki, tak? Mówiąc krótko, Paweł mówi, że z tego usprawiedliwienia, o którym mówią Żydzi, przez uczynki prawa, nie jakby ujawnia się rzeczywista gorliwość i dbałość Żydów o Boga, ale ujawnia się ten sam bunt, jaki był wcześniej w historii Izraela, polegający na tym, że szukają innego punktu, innej ścieżki niż ta, jaką daje Bóg. Bo zobaczcie, zaczynam się motać, ale... Sekwencja wcześniejsza wydawało się, że po prostu Paweł mówi, no po prostu to jest błąd myśleć, że da się uzyskać usprawiedliwienie przez uczynki prawa. I zaczyna w tym momencie konstruktywnie mówić, dlaczego tak nie może być i że jest inaczej. I wtedy jakby nie mieliśmy tego poczucia, że ta ścieżka, oprócz tego, że jest błędna, jest jeszcze jakaś bardziej podejrzana. Teraz, w tej sekwencji, Paweł mówi, że to, co robią aktualnie Żydzi, jest dokładnie po tej samej linii, co robił Izrael przez wieki. Wyraża to w ten sposób. Sekundeczkę. Pragnienie serca mojego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, czy po prostu opartą na złym poznaniu. Ale to słowo, które to jest nierozsądną, może znaczyć tylko tyle, że na upartym jakby trzymaniu się innego zrozumienia. To jest słówko, które ma ileś znaczeń w zależności od kontekstu. Bo nie znając, usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. I nawet to sformułowanie, które tutaj jest, takie powiedziałbym, nie brzmi jeszcze ono zbyt ostro, potem zostaje jakby rozbudowane o te, które opisują Izrael w historii. Tak? I tam widzimy, że cały dzień wyciągają ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. I nagle się okazuje, że po prostu Bóg daje pewne swoje ścieżki, a Izrael, tak jak w historii, nie był skłonny iść nimi, tak teraz Żydzi również odrzucają to, co Bóg im oferuje jako drogę do pojednania, drogę do usprawiedliwienia, drogę do realizacji Jego planu. Dobra, więc taka jest jakby moja koncepcja jakby całości tego tekstu, że co do istoty, rzeczywiście Paweł w środku zwraca się do swoich rodaków, ale jest to de facto pewne zdemaskowanie ich aktualnego stanu duchowego i niestety też nie tylko pomieszania, ale właściwie pewnych wyborów, które są skierowane przeciwko Bogu. Dobrze. Dwa słowa jeszcze, bo rozumiem, że już przeciągnąłem. Czyli o ile kluczowe podobieństwa znamy, tak? Obie sekwencje, mówię teraz o tej, którą dzisiaj zaczęliśmy jakby delikatnie się do niej przymierzać i do tej poprzedniej, eksponują szczególnie wierność Boga, tak? Obie sekwencje podkreślają fakt spełnienia się kluczowych obietnic prawa, tak? Objawienie Chrystusa i usprawiedliwienie w Chrystusie sięgające pogan, tak? Obie części w centrum zwracają się do judeo-chrześcijan, ukazując plan Boga i znaczenie zaufania Bogu. Tak, to wszystko tam jest.
ale też między tymi częściami jest jednak istotna różnica. Sekwencja ta poprzednia w centrum jest konstruktywna, wolna od krytyki. Tam nie ma w ogóle niczego takiego, co byśmy odebrali jako krytykę. Paweł tam wydaje się, że mówi właśnie do judeo-chrześcijan, polemizując z tradycyjnymi naukami żydowskimi, po to, aby im jakby właściwie poukładać w głowie to, co jeszcze być może jakoś ich trzyma przy tych nauczaniu tradycyjnym. Ale teraz w tej sekwencji, do której będziemy wchodzić już za miesiąc, to trzeba powiedzieć tak, jest ona bardzo krytyczna i bardzo mocno obnaża niewierność Izraela na przestrzeni historii. I Paweł bardzo mocno podkreśla, że tak właśnie przez te wieki relatywnie niewielka część, często jakby właśnie w tekstach określona jako resztka, była rzeczywiście kimś, kto grupą, która po prostu ufała Bogu. Widzicie, nie pokazałem wam na fragmencie wcześniejszym, ale to jest ważne, że tutaj na początku już ta reska została przywołana w tym tekście Izajasza, ale w szóstym rozdziale, 6.13b, ona zostaje nazwana jako świętym nasieniem. Tak? To jest ważna koncepcja, ponieważ potem będziemy widzieć, że Paweł mówi właśnie, że przez tą resztkę, zachowanie tej resztki, Bóg daje jakby możliwość kontynuowania się jego planu zbawienia. Tak? Kiedy dokonuje sądu, bo następuje jakby rozprzestrzenienie się zła, ta resztka zostaje jakby zachowana, aby droga wiary mogła dalej być przechowana w kolejne lata. Dobrze. I co tu jeszcze? Jeszcze jedna rzecz, co różni te dwie sekwencje. W sekwencji A2 dominuje perspektywa zbiorowa, o tym nie mówiłem i to właściwie nadaje się do jeszcze dodatkowego myślenia, jakby to miało wpłynąć na zrozumienie wielu części tych rozdziałów. No ale jak coś wymyślę, to wam coś powiem, a jak nie wymyślę, no to trudno, pogodzimy się tylko z tym, że po prostu trzeba to jakoś brać pod uwagę. Dobra. W takim razie, finalizując, co właściwie Paweł chce zrobić? Ten slajd jest podobny do tego, który nam zaczął, ale uzupełniłem go o to, że gdzieś w Rzymie mamy też zwykłe środowisko Żydów, bo po zakazie pobytu, jakby po wyrzuceniu Żydów, podejrzewam, że potem oprócz tych judeo-chrześcijan, którzy wrócili do Rzymu, prawdopodobnie wrócili też inni Żydzi. No i tak sobie wyobrażam, że w kościele, w społeczności rzymskiej wierzących, no toczy się rodzą się pewne pytanie, tak? Pod wpływem tego, co judeo-chrześcijanie mają jakby w swojej tradycji, w głowach jeszcze, ze swojej tradycji i pod wpływem presji, jaką wywiera środowisko Żydów z zewnątrz, tak? No i jest pytanie, kto się z nas myli, tak? Czy my, czy oni? I wydaje się, że Paweł w tych rozdziałach od 9 do 11 szczególnie stara się zwrócić do tego środowiska judeo-chrześcijan, aby ich zachęcić i wzmocnić. A do środowiska pogano-chrześcijan, aby ich zachęcić i dać im przestrogę, aby przypadkiem nie poszli starą drogą Izraela. W jakim sensie ma zadziałać teraz to wzmocnienie w stosunku do środowiska judeo-chrześcijan? Ano takie, tak sobie to wyobrażam, że po prostu Paweł potrzebował tego świadectwa o tym, jak Izrael się zachowywał przez wieki i świadectwa o tym, że jedynie grupa niewielka tak naprawdę dochowuje wierności Bogu, bo wydaje mi się, że Paweł odkrywa, że historia się powtarza. Tak? Znowu Bóg coś robi, i większość Izraela woli iść w swoje nauki i w zaparte, niż rozpoznać to, co Bóg robi w tym momencie akurat przez Chrystusa, w którym spełniają się dawne obietnice. Czyli wzmocnienie do tego środowiska byłoby takie, popatrzcie, jak to wyglądało w historii naszej, mówi tak do swoich rodaków, zawsze tak było, że większość z nas po prostu stawiała Bogu opór.
I część tylko była wrażliwa na to, co Bóg robi i odpowiadała wiarą. Wiara, jak wiecie, mówi do nich, to jest to, co było nam dane od początku, jako właściwa odpowiedź na Bożą ofertę, Boże zaproszenie. W związku z tym wy, idąc tą ścieżką i rozpoznając Chrystusa, jesteście jakby aktualną tą resztą, która właśnie idzie zgodnie z Bożym planem. Tak rozumie jakby wzmocnienie tej grupy, tak? I jakby no, próbę jakby no, dodania im jakby właśnie argumentów, aby potrafili jakby znaleźć się na tej osi czasu, co Bóg robi i jak ten jego plan w tym momencie, w jakim jest punkcie. Dobra. Czy to było mniej więcej zrozumiałe, jakkolwiek? Czy inaczej, starałem się wam przez to troszeczkę jakby powiedzieć, dlaczego tak bardzo Paweł potrzebował tekstów, które rzeczywiście były o Izraelu. Czy to są burki tam na tym blasku? To wyglądają jak burka na tajem. Nie ma burek. Chodziło mi o to, że pozostając jakby przy tej optyce, że Paweł, dla niego ważni są judeo-chrześcijanie w tej społeczności i ważne jest jakby świadectwo o Izraelu, pokazał właśnie temu środowisku, że ponieważ Izrael spotykał się przez lata z olbrzymią łaską i wytrwałością i wiernością Boga, które jakby było niewspółmierne do tego, jakie postawy Izrael prezentował, tak? I w tym zderzeniu tak naprawdę i tak tylko pewna niewielka grupa zachowywała się w sposób właściwy, tak teraz wy wybieracie właściwą ścieżkę, tak? Ponownie Izrael, generalizując, co do zasady odrzuca Chrystusa, ale to, że ta większość ma inne zdanie, nie powinna was zniechęcać, powinniście wytrwać w tym miejscu, ponieważ idziecie właściwą ścieżką, tak? Tak rozumie argument Pawła w 9.11 do swojej grupy rodaków. Ok? To kończymy. Wybaczcie za chaos. Pod koniec jakoś zacząłem po prostu zupełnie gubić się, ale jakoś żeśmy się może odnaleźli ostatecznie. Dziękuję wam bardzo. Do następnego razu. Życzę wam, spróbujcie sobie z tymi jakby nowymi punktami przeczytać jeszcze raz 9.11 przed tym naszym spotkaniem. Pomyślcie sobie o tym w takim razie, jak można byłoby to, jak można byłoby zrozumieć. Jeżeli by wam się bardzo chciało, to te ząbki sugerują, że to, co jest na tym samym wcięciu, tematycznie jest w jakimś związku. Możecie spróbować sobie to rozwiązać, tak? I wtedy zobaczycie, jak to widzę. Oczywiście to jest przekład brytyjski, bez żadnej mojej interwencji, ale może i tak się uda coś zobaczyć. Dobra? Okej? Okay. Pomimo, tak. Trzymajcie się. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Dziękujemy. No chyba, że macie...